Witajcie z tej strony Karolina, to jest 8 podcast, a ja zapraszam Was na szybką, piątkową historię. Richard Ramirez, czyli Ricardo Leiva Muñoz Ramirez, urodził się 29 lutego 1960 roku w El Paso w Teksasie. Był najmłodszym z pięciorga dzieci w rodzinie meksykańskich imigrantów. Richard w latach szkolnych był chwalony za naukę i nie sprawiał problemów wychowawczych. Kiedy miał lat 12, Mike, jego kuzyn i jednocześnie weteran wojny w Wietnamie, opowiadał Richardowi historie wypełnione przemocą oraz pokazywał mu zdjęcia wietnamskich kobiet, które rzekomo zgwałcił, torturował i zabił. W następnym roku Ramirez był świadkiem strzelaniny, podczas której ten sam kuzyn zabił swoją żonę. W tym też czasie Ramirez zaczął włamywać się do domów, kraść, brać narkotyki oraz został usunięty ze szkoły. Zatrudnił się w hotelu, w którym napadł i zgwałcił kobietę w jednym z wynajmowanych pokoi. Mąż kobiety wyszedł tylko na chwilę. Ale kiedy wrócił do pomieszczenia, dotkliwie pobił Ramireza i przekazał go w ręce policji, a policja przekazała chłopaka rodzicom. Po tym wydarzeniu rodzice wyrzucili go z domu. Richard przeniósł się do Los Angeles, jednocześnie nadal balansując na granicy prawa. Podczas tego balansowania ukradł samochód i w związku z czym został aresztowany na relatywnie krótki czas i spędził ten czas w więzieniu. W Los Angeles na życie zarabiał sprzedając narkotyki i kradnąc. Niebawem sam uzależnił się od narkotyków, co doprowadziło do tego, że w jego głowie zaczęły się pojawiać bardzo brutalne wizje. W czerwcu 1984 roku Ramirez popełnił swoje prawdopodobnie pierwsze znane morderstwo, które dokonał na 79-letniej wdowie. Większość jego napaści miała miejsce w okolicach Los Angeles oraz podczas jego napadów na domy. Atakował ofiary, bił i wykorzystywał seksualnie. Na wielu miejscach zbrodni były znajdowane symbole satanistyczne. Wkrótce zyskał przydomek Night Stalker, czyli nocny prześladowca, a przez ilość i brutalność napaści wywołał panikę, która przełożyła się na wzrost sprzedaży broni w tamtym czasie. Nie działał według jednego określonego schematu, więc kiedy detektyw prowadzący sprawę wysnuł wniosek, że Kilka morderstw dokonanych przez nieznanego napastnika na terenie Los Angeles jest ze sobą powiązanych, to inni śledczy kręcili głową z niedowierzaniem. W końcu na jednym z miejsc zbrodni zostawił odcisk swojego palca. A że w bazie śledczy mieli już odcisk palców Ramireza, które pobrane były po wcześniejszej kradzieży samochodu, to pozwoliło ze stuprocentową pewnością zidentyfikować napastnika. 30 sierpnia 1985 roku jego dane osobowe oraz zdjęcie zostało ujawnione obywatelom, a dzień później Ramirez został namierzony we wschodnim Los Angeles i świadek niezwłocznie o tym zawiadomił policję. Około 100 mieszkańców Los Angeles ścigało Richarda, a na niebie nad miastem krążyły policyjne helikoptery. Gdyby nie został złapany przez policjantów, prawdopodobnie rozwścieczony tłum wymierzyłby mu sprawiedliwość. We wrześniu 1989 roku został oskarżony o 13 morderstw i 43 przestępstwa. Prawie dwa miesiące później skazano go na śmierć. Wyrok, jaki usłyszał Ramirez, to 19-krotna kara. Śmierci w Komorze Gazowej oraz 196 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nigdy nie wykazał skruchy, podczas procesu robił wiele odniesień do szatana, w tym m.in. narysował pentagram na swojej dłoni. W 1996 roku ożenił się z kobietą, z którą korespondował długi czas listownie. Małżeństwo to jednak zostało zakończone prawdopodobnie w 2010 roku, kiedy wyszło na jaw, że materiał DNA Ramireza został znaleziony na miejscu zbrodni, której ofiarą była 19-latka. Podczas pobytu w celi śmierci w stanowym więzieniu San Quentin u Ramireza zdiagnozowano raka. Zmarł w 2013 roku z powodu niewydolności wątroby. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej krótkiej historii i do usłyszenia w niedzielę.